Wielce szanowni kombatanci, żołnierze kampanii wrześniowej Armii Krajowej Wojska Polskiego na zachodzie i wschodzie, uczestniczy Powstania Warszawskiego, Sybiracy, osoby represjonowane, szanowni państwo. Dzień zakończenia II wojny światowej w Europie wspomina dziś wiele narodów. Wedle swoich losów każdy naród żywi przy tym odmienne uczucia. Zwycięstwo albo klęskę, wyzwolenie od nieprawości i obcego panowania albo nowa podległość, podział, nowe sojusze, często narzucone, zmiana układu sił. 8 maja 1945 roku w Europie to zasadnicza data historyczna. Jak co roku od lat my, szczecineczanie, spotykamy się tutaj na cmentarzu komunalnym przy pomniku żołnierzy polskich i radzieckich, ponieważ pamiętamy o okrucieństwach II wojny światowej. Ponieważ chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy swoim męstwem, krwią i życiem doprowadzili do zakończenia tej bezdusznej, barbarzyńskiej i odartej z człowieczeństwa wojny. Pardon! Zabezpiecz! Chodź!